Dzień dobry drodzy Państwo, Łukasz Prusak, portal Łuków TV, kłania się bardzo nisko. Moim Państwa gościem dzisiaj w programie Rozmowa po drodze pan Władysław Karaś, urzędujący członek zarządu powiatu łukowskiego. Dzień dobry Panie Władysławie. Dzień dobry, witam Państwa. Ja tylko dodam, że sponsorem dzisiejszego nagrania jest Starostwo Powiatowe w Łukowie, a z Panem Władysławem pomówimy o tym, co aktualnie dzieje się na drogach zarządzanych przez powiat łukowski, ale na drogach na terenie Łukowa, bo dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim budowa najważniejszej, przynajmniej moim zdaniem, infrastruktury, która jest potrzebna jak deszcz, czyli rondo na ulicy Radzyńskiej. Zgodzi się Pan ze mną, Panie Władysławie? Tak, z tym trzeba się zgodzić. O to zabiegaliśmy od jakiegoś czasu, że trzeba usprawnić komunikację w mieście. I takim najważniejszym elementem tego działania będzie to rondo, które buduje się i mam nadzieję, że na koniec września to rondo będzie już do użytkowania gotowe. Wykonawca dosyć sprawnie to wszystko robi, także myślę, nasi mieszkańcy i kierowcy, którzy jadą ulicą Radzyńską, widzą postęp prac. Na dzień dzisiejszy jesteśmy z tego zadowoleni. Właśnie, to jest szalenie ważna inwestycja, bo na razie też między innymi przez to, że tamten rejon miasta jest nieprzejezdny, no właśnie tutaj mijamy, tiry pakują, że tak powiem, przez centrum. A druga kwestia, no to oczywiście modernizacja małej obwodnicy na odcinku, najstarszym odcinku, czyli od ulicy Siedleckiej do Warszawskiej. Jak tutaj postęp prac? Myślę, że pojedziemy tam, ale powiem, wszystkie prace w Łukowie robi jedna firma. Ta firma te wszystkie prace robi sprawnie, dobrze. Te prace wszystkie, które będą czy są realizowane, będą zrealizowane w terminie. To jest najważniejsze, żeby nie negocjować potem terminu, ceny i tak dalej. Jestem przekonany, że te zadania nasi mieszkańcy Łukowa, kierowcy, którzy będą korzystali z tej infrastruktury, będą oceniali dobrze. Na jakim etapie jest właśnie to, co już mówiłem, ten stricte remont nawierzchni na odcinku Siedlecka-Warszawska? W tej chwili jedziemy na rondo na ulicy Radzyńskiej, a wracając do tamtego odcinka Wojska Polskiego, to został zerwany asfalt, zostały położone pierwsze warstwy asfaltu. Myślę, że doczekamy się w ciągu kilku dni tej warstwy ostatecznej, dalej malowanie pasów, oznaczenia poziome i sprawa tak jakby jest zamknięta, jeżeli chodzi o ten odcinek drogi. Kolejnym odcinkiem, który tutaj wchodzi w zakres tych naszych zadań, to są ulica Popiełuszki, między rondami od ulicy Jana Pawła do Alei Kościuszki. Popiełuszki była robiona w poprzedniej kadencji, także mówię od Siedleckiej do ronda. A w tym roku to tak jakby ten odcinek newralgiczny naprzeciw kościoła i właśnie w parametrach będzie to podobnie wyglądało jak właśnie ten wcześniejszy od ulicy Siedleckiej. Jesteśmy na Radzyńskiej, rzeczywiście prace mocno zaawansowane. Postęp prac, w tym momencie są lekkie utrudnienia, ale przejezdność jest, myślę, dla tych mniejszych samochodów w szczególności.
duże zamasowanie robót, widzimy na rondzie. No to cieszy, bo dzisiaj trzeba powiedzieć, że jest problem i z wykonawcą, i z ceną. Właśnie, jeżeli można, dopytam, bo z tego co kojarzę, to tutaj też były spore trudności, żeby bo wiadomo, ceny gdzieś tam budowlance szaleją i tutaj też powiat miał chwilowe problemy, żeby ten kontrakt dopiąć. To znaczy, to były chwilowe problemy, rzeczywiście chwilowe. Pieniądze, które tu zaangażowaliśmy, w większości zostały uzyskane z rządowego programu Polski Ład. I tu trzeba powiedzieć jedno, że ja jestem w samorządzie bardzo długo, a takie pieniądze, takie środki, które dzisiaj samorząd ma do dyspozycji, czy z programu Polski Ład, czy z funduszy celowych na rozwój dróg samorządowych, takich pieniędzy nigdy nie było. My tutaj tak jakby po te pieniądze chętnie sięgamy i myślę celowo i dobrze wykorzystujemy. Tu był mały reset, jeżeli chodzi o to pytanie. Musieliśmy nieco zmniejszyć zadanie dotyczące wymiany nawierzchni, ale kierowcy tego nie odczują. Ta wymiana w tych najważniejszych miejscach, mówimy o ulicy Aleja Wojska Polskiego, będzie zrealizowana i tak jakby całość zadania w tych podstawowych założeniach będzie zrealizowana. Panie Władysławie, proszę jeszcze przypomnieć, ile kosztuje cała inwestycja i ile z tych środków, ile na tę inwestycję pochodzi dokładnie z Polskiego Ładu, a ile to jest wkład własny powiatu? Powiem, cała inwestycja, trzy zadania, czyli Rondo na Radzyńskiej, ulica Przemysłowa, przypomnę, że tam ma się znajdować jeszcze ważne dla tego całego układu komunikacyjnego rondo na ulicy Międzyrzeckiej. No dokładnie, o to jeszcze chciałem zapytać. Ale... Wcinka, ale to możemy za chwilę. Całość kosztuje 15 milionów złotych, z tego ponad 14 milionów jest z rządowego programu Polski Ład. Także to są bardzo duże pieniądze i tak jak powiedziałem, nigdy powiat ani samorządy takich pieniędzy nie miały w dyspozycji. Myślę, że te pieniądze są dobrze zainwestowane. Zależy nam na tym, aby w Łukowie jeździło się lepiej. Chcemy odciążyć centrum miasta. Najważniejszy cel, który przysłaniam w realizacji tego zadania, to jest odciążenie centrum miasta, aby ciężki ruch, ten ważny ruch, który jest dzisiaj pod samym funkcjonowaniem gospodarki, realizowany został właśnie poza centrum, żeby odciążyć ulicę Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Międzyrzecką. I wydaje się właśnie, że to rondo na Międzyrzeckiej to tutaj swój egzamin zda, bo rzeczywiście w godzinach szczytu, czy porannego, czy popołudniowego, to skręcić Przemysłowo, a już wyjechać z Przemysłowej, to trzeba się, że tak powiem, dobrze uzbroić w cierpliwość. Właśnie, pan wspomniał jeszcze ulicy Przemysłowej. Ja chciałem, celowo ją sobie zostawiłem gdzieś, powiedzmy, jakby na koniec, bo to też było takie wąskie gardło komunikacyjne w naszym mieście. Tutaj nie tylko nakładka asfaltowa, ale coś więcej, poszerzenie. Przemysłowa to, to jest praktycznie cała budowa, bo to nie jest poszerzenie, to jest przebudowa różnych kolizji, budowa ścieżek rowerowych, poszerzenie, ważny układ, droga dla rowerów, bo dzisiaj w Łukowie nie ma zbyt dużo ścieżek rowerowych, a tam stwarzamy taką możliwość, nasi mieszkańcy Łukowa i okolicznych miejscowości korzystają z rowerów, to bardzo dobra rzecz, natomiast na tych takich tras komunikacyjnych za dużo nie ma, w związku z tym tam taka możliwość będzie, poprawiamy bezpieczeństwo, poprawiamy jakość podróżowania kierowców, ale również rowerzystów. Także ma być
bezpieczniej. Myślę, że skorzysta na tym całe otoczenie. Tam mamy ważny zakład, jeden z ważniejszych w mieście, zakłady mięsne. Jeden z największych pracodawców. Kilka sklepów. W związku z tym myślę, że ci wszyscy, którzy przy tej ulicy funkcjonują, będą z tego po prostu zadowoleni.